Karolina Chytrak-Prosiecka. Dzień dobry Państwu. To jest poranna rozmowa w Gazeta.pl. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry, witam. Pani poseł, ciężko uwierzyć, że sytuacja, która pojawiła się w kontekście tak zwanego programu Villa Plus, czyli słynnych dotacji pana ministra Czarnka, to już jest tak naprawdę historia mająca kilka miesięcy. Dokładnie tak. Czy ma Pani wyobrażenie, biorąc pod uwagę kontrole, które Pani przeprowadziły, jak to może być skala działań nie tylko w Ministerstwie Edukacji, ale w ogóle w kilku ministerstwach, bo to jest też Ministerstwo Sportu, a co dalej? No, myślę, że jeżeli to podsumujemy w sumie, to pewno już będziemy pod miliardy podchodzić. Dlaczego? Bo w samym Ministerstwie Edukacji my mówimy o tym projekcie na 40 milionów. Natomiast projektów, które mają charakter albo infrastrukturalny, albo projektu związanego z takimi centrami międzypokoleniowymi, w sumie to było na 160 milionów. Przy czym tam na szczęście nie było dawane w większości na nieruchomości. Poza tym infrastrukturalnym dla szkół, które były szkołami niesamorządowymi, no ale tam to przynajmniej to trafia do placówek. Co prawda tam na 60 na przykład milionów wydanych, 55 trafia do szkół, placówek katolickich, kościelnych, czasami jest to diecezja, czasami jest to parafia. I tam ten konkurs też będziemy bardzo dokładnie kontrolować, tylko na przykład zaczęłyśmy od tego, który jest najbardziej oczywisty, czyli tam, gdzie kupowano nieruchomości fundacjom prywatnym. Jest 197 milionów na projekty badawcze, z wolnej ręki udzielane finansowanie przez ministra Czarnka. Tutaj takim projektem, którym się zajmowaliśmy właśnie mniej więcej listopad, grudzień, to była kwestia dwóch dużych projektów, jeden na 4,5, drugi na 3 miliony dla dwóch uczelni, gdzie łączyło jedno, że zespołem badawczym kierował poseł PiSu Jacek Kurzępa. Tam było 4,5 miliona na projekt Młodzież 4.0, który zasłynął tym, że zadawano pytanie o życie intymne, między innymi o życie seksualne, tak, o narkotyki i tak dalej. Głośno było głównie ze względu na te pytania. Tak. Natomiast tam za tym idzie również bardzo wysokie finansowanie, 4,5 miliona oraz badania na 25 tysięcy młodych ludzi, które są świetnym materiałem też na wybory, bo one będą gotowe mniej więcej, jeśli chodzi o dane. Czyli chce pani powiedzieć, czy to są badania partyjne zrobione w inny sposób? Tak to wygląda mniej więcej. Mhm. One będą potem dostępne, tylko będą dostępne zapewne szerokiej publiczności, jako wynik badań publicznych już po wyborach. No i drugi okazało się, że jeszcze były na 3 miliony, które miały oceniać stan młodzieży po pandemii, który okazało się, że też miał zespół badawczy pana Kurzępy, tylko jakby pod inną szkołą, pod inną uczelnią. Jedna była uczelnia zielonogórska, druga uczelnia szczecińska. I to było, tam jest ileś tych projektów różnych, zleczonych różnym uczelniom i tam jest na 197 bodajże milionów, a przecież jest tak, Ministerstwo Sportu i słynne projekty, które dostaje dziwnym trafem poseł PiSu Baszko, jako osoba, która tam też wiemy to z kontroli operuje, dokładnie. Mm-hmm. Następnie jest Narodowy Instytut Wolności, gdzie zostaje pieniądze między innymi Bąkiewicz, ale nie tylko. Na przykład jedna z tych fundacji, którą my się zajmujemy w związku z projektem Villa, czyli projekt Fundacja Polska Wielki Projekt, też z NIW dostawała pieniądze. Powiem więcej, ona musiała mieć drugie źródło finansowania, bo ona obliczyła kosztorys zakupu i wyposażenia tej willi na 6 milionów 670 bodajże tysięcy, a z projektu Villa Plus miała tylko 5 milionów. W związku z tym to jest kolejne źródło. No ostatnio też była historia z NCBR-em. Dokładnie, ostatnio z NCBR-em. Nam podobno nie wiadomo, czy on ostatecznie dostał, tylko bo być może ta interwencja była na tyle szybko podjęta, że być może gość nie dostanie. Ale z samego Ministerstwa Edukacji, jak liczę szybko, to już podchodzi pod 400 milionów, tak? No jest to po 300 mniej więcej, 300 kilkadziesiąt, bo to jest jeden z tych projektów, to jest w sumie 160, drugie to jest 197. Gigantyczne pieniądze. Czy ma pani jakąkolwiek możliwość dzisiaj zatrzymania tych procesów jako poseł, tak? Bo znamy sytuację i tłumaczenie ze strony rządu jest jasne. Gratulujemy, że organizacje patriotyczne otrzymały finansowanie. Ale biorąc pod uwagę, że sama komisja oceniła je jako nadużycie, jeśli chodzi o uprawnienia pana ministra,
Czy jest możliwość zatrzymania tego, bo pan minister powiedział, będą kolejne konkursy? W pewnym stopniu już myślę, że zatrzymaliśmy. Ja się śmiałam, że pewno teraz dużo łatwiej będzie organizacjom, którym rzeczywiście należą się te pieniądze, czyli tym, które zajmują się dziećmi, często z niepełnosprawnościami. Tam, bo tam były wnioski na kilka tysięcy, o drzwi, o tablice, tak, tam o dokładnie drobne rzeczy, mogę być od 50 tysięcy do 5 milionów. I zapewne w drugim konkursie, ponieważ oni już wiedzą, że będą bardzo dokładnie kontrolowani przez nas, dostaną te fundacje, które miały pozytywne opinie, a takich było ze 150, a które nie dostały, bo tam ponad 100 z nich nie dostało. W przypadku tego konkursu to, co jest naganne, że ja przypomnę, że warunki sam ogłaszał pan minister Czarnek. Komisję potem powoływało ministerstwo, ekspertów powoływało ministerstwo. I w momencie, w którym, tak jak w przypadku Fundacji Megafon, opinia ekspertów jest jednoznacznie negatywna, z konkluzją, że byłoby to nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych i można by było niegospodarne. A mimo wszystko pan minister decyduje, że przyzna, to stało się dla nas ostatnim sygnałem do tego, że trzeba złożyć również wniosek do prokuratury. Czyli będzie ten wniosek do prokuratury? Będzie do prokuratury. Dzisiaj to ogłosimy, poseł, już sam kształt tego wniosku. A kiedy państwo będą składać ten wniosek? Dzisiaj. Dzisiaj. Pani poseł, a proszę mi powiedzieć, czy państwa zdaniem, czy robili państwo analizę z prawnikami, czy jest możliwość odzyskania tych nieruchomości, jakby cofnięcia skutków przeprowadzenia tych konkursów? To jest ciekawe, dlatego że według mnie tam w niektórych przypadkach mogło dojść do złamania prawa przy przedzielaniu, dlatego że ja nie wiem na przykład, jaka była formuła tego, że nie tylko, że najpierw był oceniany jeden wniosek, a w wniosku bardzo duże znaczenie miała ocena nieruchomości, a potem na przykład komuś pozwolono na zmianę nieruchomości. Tak, był taki wniosek. Nie jeden. O jednym wiemy, to jest wolność i demokracja, której pozwolono zamiast willi na Kossaka kupić willę na Zakopiańskiej. Ale tam było więcej takich wniosków. W związku z tym oczywiście na pewno kiedyś, jak będzie niezależna prokuratura, będzie musiała to zbadać i będzie również musiało być zanalizowane to, czy można te pieniądze odzyskać i czy można te nieruchomości odzyskać. Jest jeszcze drugi element. One mają jednak pewną ciągłość i pewną trwałość projektu. I pytanie jest, na ile te fundacje wypełnią zobowiązania, które co prawda bardzo ogólnie zawierały. Ale one są właśnie dosyć ogólnie opisane. One są tak? bardzo ogólnie. No, w przypadku, szczerze mówiąc, takich projektów jak właśnie Polska Wielki Projekt lub w przypadku na przykład tego Megafonu, czy ten, no rzeczywiście to bardzo trudno jest stwierdzić potem, żeby to namacać. Tym bardziej, że to jest prawo obiecali. Nabyte, więc tutaj jakby nieruchomość też tak. będzie trudna do nieruchomość odzyskania. Stanie się już własnością. Czyli to już to nie jest tak, że ona będzie dana w użyczenie, czy to państwo będzie właścicielem, a na przykład im po prostu pozwoli korzystać. Nie. Ta nieruchomość w momencie, w którym zostanie kupiona, a wszystkie te fundacje, z tego co nam mówili urzędnicy, już mają przelane pieniądze na konta i mają czas w większości z nich do końca 2023 roku, bo wszystkim też aneksowano możliwość realizacji, będą kupowane. A czy państwo wiedzą, ile już z tych podmiotów nabyło nieruchomość? Nie wiemy. Wiemy, że na przykład w przypadku Fundacji Polska Wielki Projekt, tam już jest umowa, nazwijmy to przedstępna, natomiast jeszcze sam jakby nie doszło do samego procesu już przejęcia własności. Pani poseł, zastanawia mnie, dlaczego państwo nie alarmowali w tym temacie w momencie, kiedy to prawo, bo to jest oczywiście działanie zgodne z prawem, problem polega na tym, że to jest prawo, które PiS sam uchwalił. Alarmowaliśmy. No właśnie, dlaczego mało kto o tym wiedział? Czy to jest tak, że państwo się nie spodziewali, że to może być aż taka skala, bo państwo składali jakieś poprawki wtedy, tak, prawda? Tak, dokładnie rzecz biorąc, bo to w ogóle inaczej wyglądało. Najpierw była ustawa o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To była taka po-covidowa ustawa dotycząca zmian w maturach i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą my popieraliśmy. I już na komisji, w pierwszym czytaniu, zostały nagle złożone poprawki dotyczące tych projektów infrastrukturalnych. I my wtedy zgłaszaliśmy to, żeby to wykreślić. W drugim czytaniu wnioski o to, żeby to wykreślić. I wtedy już podnosiliśmy, po co ministerstwo tego typu projekty. Wtedy ministerstwo uspokajało, że chodzi o możliwość zbudowania, nie wiem, sali gimnastycznej czy coś w tym stylu. I powiedzmy szczerze, że my podejrzewałyśmy raczej mniejszą bezczelność. To znaczy, że to będzie taki projekt jak Fundusz Sprawiedliwości, gdzie z czekami politycy Solidarnej Polski jeżdżą do różnych miejscowości i kupują samochód OSP. W tym przypadku, jeśli chodzi o sprzęt dla OSP, też wyposażenie budynków dla OSP też jest między innymi jednym z elementów tego właśnie projektu na 40 milionów, ale
Okazało się, że chodzi też o to uwłaszczenie się na tych willach, które mają te fundacje powiązane z politykami PiS-u. I tego nie przewidziałyśmy. Myślałyśmy raczej, że to będzie forma kampanii wyborczej, a nie forma uwłaszczania się na swoim. Przy czym już wtedy byłyśmy przeciwne i co więcej odtworzył te fragmenty TVN na przykład, pokazując nas z komisji, kiedy protestujemy przeciwko tym zmianom w tej ustawie. W ustawie, która zawierała też dobre zapisy dotyczące finansowania dodatkowego etatów psychologów, pedagogów w szkole. Dla dzieci. A my, czy pani zanim to, co się dzieje w tej chwili, bo pamiętamy, co było przy podwyżkach dla parlamentarzystów, pamiętamy, co było przy zatrudnianiu osób powiązanych z PiS-em w spółkach Skarbu Państwa. Czy pani zanim to wszystko, co się dzieje dzisiaj, jest za zgodą Jarosława Kaczyńskiego? Czy on może być nieświadomy tego, bo pan minister Czarnek wybija się na niepodległość, ma duże ambicje polityczne. Tak, ale to niestety jest bardzo w duchu Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy Srebrną. Srebrna też powstawała przez fundację. Wtedy też były podobno, pani Iwona Szpalan pisała, że on kiedyś powiedział w roku 92 o tym, że gdybyśmy działali tylko czysto moralnie, gdyby rozpatrywać rzeczy tylko czysto moralnie, to nigdy niczego byśmy nie mieli. W związku z tym mam wrażenie, że to jest jakby kolejna Srebrna. To znaczy, że jeżeli się na to patrzy, to mamy potencjał na to, że powstaje majątek trwały, który potem może być miejscem, po pierwsze, przechowania ludzi, którzy nie poradzili sobie w jakiś sposób w wyborach z PiS-u, a po drugie źródłem w ogóle takiego trwałości projektu tej myśli konserwatywnej. No zobaczmy, jeżeli mówimy o nieruchomości tej, którą ma mieć Polska wielki projekt, ta nieruchomość była w swoim czasie podnajmowana. Ostatnio nie miała już lokatorów, ale wcześniej była podnajmowana i tam oferta podnajmu obejmowała 26 tysięcy miesięcznie. No to już jest bardzo przyzwoity, nawet można powiedzieć dwa etaty, które można potem finansować z samego podnajmu. Mm-hmm. Dwóch jakichś polityków Prawa i Sprawiedliwości mogłoby, a podejrzewam, że jakby to jeszcze rozdysponować na mniejsze kawałki i podnajmować na biura, to podejrzewam, że ten dochód mógł być jeszcze większy. Czyli i oni to zdanie, mogą zrobić za 7 lat. Ja nie mogę tego powiedzieć, czy on wie, czy on nie wie, ale to jest bardzo w duchu tego, co kiedyś, można powiedzieć, padło lub nie padło ze słów Jarosława Kaczyńskiego według pani Iwony Szpali. Czy pan, będą państwo składać wotum, jeśli chodzi o pana ministra Czarnka? Nie wiem, czy to jest decyzja już o charakterze po pierwsze politycznym, na ile my chcemy. Pytam panią jako posła. Tak, ale problem, mam na myśli, że to jest polityczne na poziomie, mam wrażenie, liderów wszystkich partii opozycyjnych, bo w tej chwili staramy się, żeby tego typu wnioski padały jako wspólne wnioski. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz. Zwykle po takim wotum nieufności ten minister wychodzi jednak wzmocniony, bo go bronią. I jednak tu akurat, znaczy materiały na pewno są. Szczególnie, że wie pan, jak pani prześledzi te ostatnie dwa lata ministra Czarnka, bo on tam trochę ponad dwa lata jest tym ministrem, no to mamy tak, mamy dwa razy Lex Czarnek, dwa weta prezydenckie. On zapowiadał jeszcze Lex Czarnek 3.0, wycofał się z tego, ale dwa weta do dwóch ustaw, które zostały uznane przez prezydenta za niezgodne z interesem polskiego społeczeństwa. Mamy kwestię hitu Roszkowskiego, podręcznika, gdzie on promował go za pieniądze publiczne przy pomocy ministerstwa i ORE, gdzie w momencie, w którym podręcznik jeszcze nawet nie był dopuszczony do użytku, gdzie specjalnie przepychał go dobieranie recenzentów, kwestia spowalniania pozostałych podręczników, gdzie dwa tygodnie na przykład na przyznanie tych recenzentów czekał inny konkurencyjny podręcznik. Mamy kwestię tego, z czego się już wycofał, tego zapowiedzi, że religia lub etyka będą obowiązkowe. Mamy dokładnie badania kurzępy. Mamy w tej chwili ten projekt Villa Plus. W związku z tych argumentów jest bardzo dużo. Pani poseł, ale i te wszystkie słowa Czarnka na temat LGBT, na temat lewackości, na temat obrażające dużą część społeczeństwa, również w tym młodzież, która przecież właśnie jest elementem procesu. O to chciałam panią zapytać. Co się wydarzyło pani zdaniem? Czy to jest tak, pan minister Czarnek jest prawnikiem, musi mieć świadomość, jaka ciąży na nim odpowiedzialność za tego typu decyzje. I teraz właśnie słyszymy, raz mamy proceder rozdysponowania nieruchomości, a dwa, słyszymy niezwykle obraźliwe słowa pod kątem różnego rodzaju innych organizacji. Czy minister Czarnka budzi... jedną rzecz obalić w ramach tego lewackości. W ramach organizacji lewackich na przykład pieniędzy nie dostało 2,8 miliona pozytywnie ocenione Caritas Archidiecezji Gdańskiej na przykład. I takich mniej więcej organizacji, które zostały pozytywnie ocenione, a nie dostały pieniędzy. No tak, ale mnóstwo. To jest jakby narracja tak. Pod tytułem dzieli rząd. Tak. Czy pani zdaniem ministra Czarnka gubi już taka kompletna bezkarność? Są dwie rzeczy.
Po pierwsze, myślę, że on ma bardzo duże ambicje. Czyli myślę, że to jest kwestia tego, że on postanowił na edukacji się wybić jako pierwszoplanowy polityk PiSu. I trzeba powiedzieć, że mu się to udało. Jeżeli spojrzymy na to, że on przecież nie tak dawno wszedł do wielkiej polityki, wcześniej był wojewodem, potem został posłem w tej kadencji, no to jeżeli byśmy mieli się zastanowić, kto spośród tych polityków PiSu tak szybko zrobił tak szybką karierę medialną i karierę taką w widoczności wśród elektoratu PiSu, to chyba drugiego takiego nie ma. No jest tak samo wyrazisty jak Zbigniew Ziobro. Dokładnie. Jest równie, po drugie, wykonuje zadanie, które które prawdopodobnie mu zlecił Jarosław Kaczyński, czyli tego, żeby był tą prawą flanką, żeby, można powiedzieć, zastąpił dla wyborców PiSu Ziobrę. To było przygotowane, myślę, że na czas, kiedy Kaczyński zastanawiał, czy chce iść z Ziobrą, czy nie chce iść z Ziobrą, potrzebował własnego Ziobrę. Dla mnie bolesna jest tylko jedna rzecz. Dla mnie zawsze najbliższa była edukacja i w ogóle uważam, że edukacja jest bardzo ważna. Uważam, że co więcej, fajnie by było, gdybyśmy byli w stanie reformować polską szkołę w jakimś porozumieniu, może być opozycja, rządzący, po to, żeby to była reforma rozłożona na długi czas. W czasie. Tak jak to robiła na przykład Finlandia, która na wiele lat rozłożyła sobie i ma teraz jeden z najlepszych systemów edukacyjnych. Natomiast robienie polityki na edukacji w tym znaczeniu, że traktowanie go jako pola bitwy ideologicznej jest najgroźniejszą rzeczą, którą można zrobić. Ale to samo robił Roman Giertych, przypomnijmy sobie. Tak, to niestety też wtedy bardzo negatywnie oceniałam wtedy działania Giertycha jako ministra edukacji i w tej chwili oceniam ministra Czarnka. Bo problem polega na tym, że my mówimy o młodych ludziach, którzy są najbardziej podatni na tego typu wpływy, najgorzej odczuwają i którzy mieli rekordową ilość prób samobójczych w roku 2022. 2031 prób samobójczych. Nigdy tyle nie było. W latach, kilka lat temu to było z rzędu 800 do 1000 prób samobójczych wśród młodych ludzi. W tej chwili 2031. W związku z tym dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że szczególnie obrzydliwe jest robienie takiej kampanii nienawiści, kampanii dzielącej polskie społeczeństwo i próba też uideologizowania tego, co było skokiem na kasę przez ministra Czarnka. A nauczyciele się odzywają do państwa? W ogóle jaki jest odbiór przez nauczycieli całej tej sytuacji? Po pierwsze, nauczyciele czują w tej chwili, że ich wszystkie potrzeby są lekceważone. Oni naprawdę są pauperyzowani jako biednieją, jako grupa zawodowa. Niech pani weźmie pod uwagę jedną rzecz. W roku, PiS bardzo lubi przypominać, że w roku 13, 14, 15 nie było podwyżek ze strony rządu dla nauczycieli. Ale mimo to, na skutek podwyżek, które były od roku 2008 do 2012, nauczyciel zaczynający pracę, czyli albo nauczyciel wtedy stażysta, albo kontraktowy, miał 1,29 lub 1,31, średnio 1,3 najniższej krajowej. Gdyby przeliczyć to na współczesną najniższą krajową, tą, która będzie od 1 lipca tego roku, to musiałby mieć 4716 zł. A młody nauczyciel, teraz początkujący, który przyjdzie do szkoły, ma 3680 albo 90 no, ale zł. Jak widać, nie są to w tej chwili priorytety. Pani mówiła, że ten program Villa Plus, jak go już w uproszczeniu nazywałyśmy, bo rozumiem, że pani będą kolejne robić kontrolę w tej chwili, tak? Tych tak, programów. To znaczy, my po pierwsze jeszcze czekamy na jedne dokumenty, które mamy dostać nawet jutro, dotyczące Villa Plus, dotyczące zmiany budynków na przykład tego i aneksów, które tam są zawierane. I to się spodziewamy jutro. Jak skończymy ten proces kontrolowania tego, co jest Villa Plus, to chcemy podjąć kontrolę następnych tych składników, które składały się na te konkursy ministra Czarnka. A wstecznie do jakiego czasu? Bo rozumiem, że te projekty akurat są wszystkie dosyć niedawne. To znaczy wszystkie obejmują rok 2022. I na tym się o tym mówimy, tak. Szczególnie, że wtedy zmienią to prawo, które daje tę możliwość tych infrastrukturalnych od maja bodajże. I jeszcze jest jedna. Chcemy się przyjrzeć też tym badaniom, bo ten Kurzępa i jego te dwa badania to jest tylko ułamek tego, co tam było zlecane. Pani poseł, tak jak pani mówi, to nawiązując do pani narracji, to jest przygotowanie się na to, co po wyborach, a jak pani ocenia ustawę pilotową, czyli to, że w tej chwili będzie tak, że telewizja rządowa będzie na pierwszych 5 kanałach, a potem, jeżeli zdecyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to pozostałe kanały będą mogły należeć 35 nawet. Tak, do poszczególnych. Znaczy, czy państwo widzą tam w ogóle przestrzeń do dyskusji? Znaczy,
to jest po prostu, znaczy, ktoś chce panować nad naszym pilotem, czyli nad czymś, co myślę, że bardzo wielu Polaków traktuje bardzo osobiście, dlatego że Polacy wracają do domu, chcą sobie włączyć ulubiony kanał, nie chcą, żeby ktoś decydował za nim, co mają oglądać, a przynajmniej co im łatwiej znaleźć w tym telewizorze. Natomiast ktoś nas pyta, dlaczego podejrzewamy, że wybory będą sfałszowane. Te wybory już są w pewnym stopniu sfałszowane, dlatego że ja przypomnę, jak to wygląda. Mamy ustawę pilot, która ma oznaczać, że na pierwszych 5 kanałach mają być telewizja publiczna, TVP1, TVP2, TVP Info, TVP3 i chyba TVP Kultura. Ale w Wielkiej Brytanii na przykład też tak jest, że nadawcy muszą BBC umieszać, tak? Na pierwszy. Ja rozumiem, tylko niech pani nie porównuje telewizji publicznej w tym kształcie do BBC. Nie wiem, czy pani ogląda czasami wiadomości, ale oglądam. To jest seans nienawiści w stosunku do... Czyli pani to upatruje jakby powiązane do opozycji, tak? Mm-hmm. Jednoznacznie upatruje. Mm-hmm. Powiem więcej, z tego co wiem, w Wielkiej Brytanii jakieś większe finanse mają partie opozycyjne właśnie dlatego, że może być lekki przechył ze strony w kierunku partii rządzącej, jakieś tam możliwości funkcjonowania, reklamy i tak dalej. Ale jest jeszcze druga rzecz. Przypomnijmy, że zmieniono prawo tak, że w pewnym momencie zmienił się standard nadawania telewizji. Jedyną telewizją, która ma możliwość nadawania w starym standardzie, to jest właśnie telewizja publiczna. Czyli oznacza to, że bardzo wielu, szczególnie starszych ludzi, których nie było stać na wymianę dekodera, albo nie wiedzieli o tym, że można dostać dopłatę do wymiany dekodera i po prostu tego dekodera nie zmienili, będą zdani tylko na telewizję publiczną. Więc to jest kolejny przykład takiego przechylenia boiska. Mhm. Jeżeli dodamy do tego fakt, że będą rzeczywiście politycy PiSu jeździć z czekami, czasami czekami, które będą pokrywane dopiero z pieniędzy KPO. No, ale państwo żeby... do tego przyłożyli rękę, pani poseł. No, pani redaktor, my przyłożyliśmy rękę do jednej rzeczy, żeby odblokować, żeby dać Polakom szansę, bo jeszcze pewności nie ma, że pieniądze z KPO wpłyną do Polski. Ale one sytuacja... i tak by wpłynęły prawdopodobnie i tak. Taka była państwa narracja wcześniej, że no, jak przejmiemy władzę, to pieniądze z KPO pani, będą. Że na pewne rzeczy może być już za późno. Zasada jest taka, że... Ale już jest za późno, pani poseł, tak naprawdę. Na przykład jest kwestia, to jest pytanie, co rząd z tym zrobi, rozszerzenia z tych 180 miliardów do 260. Mhm. Ja przypominam, że pieniądze przydzielone jakby Polsce w ramach KPO to było w sumie 260 miliardów. PiS wystąpił w swoich projektach tylko 180. I o ile wtedy można powiedzieć, że przy niskiej inflacji i przy mniejszym wartości długu, jakby, znaczy, jak wiemy, państwo, żeby funkcjonować, czasami musi się zadłużać. No dzisiaj jakby większe pieniądze by się bardziej dokładnie przydały, mówiąc wprost. No po prostu tańszy jest kredyt w ramach KPO niż kredyt, który jest w obligacjach. Z rynku, w obligacjach tak. Ta rentowność to jest rzędu 8, no nawet 8%, bo 6,5%, no to tam w zależności, mamy też inflacyjne te obligacje, mamy te obligacje, tak. Które są w dolarach i tak dalej, a w przypadku KPO to jest niecałe 2%. 2,5%, tak. Pani poseł, czyli, bo pani użyła bardzo takiego, moim zdaniem, mocnego sformułowania, że te wybory już są sfałszowane. One są już nieuczciwe, one są już niesprawiedliwe. My musimy zadbać, żeby nie dochodziło do takich ordynarnych fałszerstw już typowo w urnie wyborczej. No czyli... i co państwo z tym chcą zrobić? No przede wszystkim jest ten ruch obrony wyborów, czyli to... Nie, to nie jest Sławomir Nitras. Sławomir Nitras stoi na czele jako reprezentant Koalicji Obywatelskiej, tak. Bo to jest ruch ponadpartyjny. To będzie ruch wszystkich organizacji, które demokratycznych, bo to będzie i KOD-u, i wszystkich organizacji, i wszystkich partii, które są na opozycji, czyli nie wiem, Polski 2050, i Lewicy, i PSL-u, czyli wszystkich tych podmiotów, które są na stronie tylko, że tej na opozycji etapie demokratycznej. Urny wyborczej, a jeżeli pani mówi, że będą państwo mieli nierówny dostęp do narracji, do prezentowania, właśnie a propos programu, którego też państwo jeszcze, na razie tak, nie na szczęście, że są wolne media. Na szczęście nie udało się PiS-owi zniszczyć, nie wiem, Lex TVN, przy pomocy Lex TVN, TVN-u. Na szczęście są postępowania u UOKiK-u w stosunku do tak, niektórych jest, mediów. Tak, oczywiście. Media, dlatego, zresztą telewizji kablowe lokalne też przez ustawę pilotową mogą zostać zlikwidowane. Rozmawiałam ostatnio z przedstawicielami takim jednej telewizji kablowych. Powiedzmy szczerze, przejęcie przez Obajtka mediów lokalnych, czyli to, że tak. Również w tych mediach, gazetach lokalnych będzie w tej chwili narracja typowo rządowa. Zauważmy, że co się pierwsza rzecz stała, to nakaz ze strony centrali, żeby te lokalnie pisały na przykład o WOŚP.
te różne, nie wiem, ekspresy ilustrowane, dzienniki łódzkie. Niektóre się z nich wyłamały. To jest model podobny do Węgier zresztą. Pani poseł, a w przypadku tej ustawy pilotowej będą państwo całkowicie przeciwni? Czy jest jakaś przestrzeń do dyskusji? Myślę, że tam nie ma przestrzeni do dyskusji, szczególnie, że ona jeszcze zawierała ten komponent, którego się chyba oni wycofali w końcu, czyli imigrację społeczeństwa i tych kwestii związanych z imigracją komunikatorów. Państwo mają dzisiaj wyjazdowe, tudzież wyjściowe posiedzenie klubu, bo ono odbywa się w okolicach Warszawy. Czy pani zdaniem Donald Tusk już pogodził się z tym, że nie będzie tej jednej listy i może już czas zamknąć ten temat? Nie mam żadnych wątpliwości, że nawet dzisiaj są sondaże, które pokazują, że ta jedna lista albo dwie listy zamiast czterech list to jest rozwiązanie, które jest korzystne z punktu widzenia Polaków, demokracji i tych szans wyborczych. Natomiast nie da się na siłę czegoś zrobić. Czyli jeżeli takie partie jak Polska 2050 wyraźnie tego nie chcą, to oczywiście nie da się ich do tego zmusić. Uważam, że to jest błąd, ale się nie da ich zmusić. My musimy dalej działać. Dzisiaj jest sondaż, w którym zbadano na przykład, co by było, gdyby była Koalicja Obywatelska razem z PSL-em i razem z Tak dla Polski, która tak naprawdę jest czyli samorządowcy w dużym stopniu częścią Koalicji Obywatelskiej, tak. Bo tam są na większości jednak samorządowcy, którzy należą do którejś z partii Koalicji Obywatelskiej albo byli z naszymi kandydatami na prezydentów. I ona ma praktycznie tyle co PiS. Ale dobrze by było, żebyśmy stworzyli taką koalicję, która wygra z PiS-em również pojedynczo, czyli nie tylko jako potem po połączeniu z innymi ugrupowaniami, jeżeli liczymy liczbę mandatów, tylko że prezydent, wskazując kandydata na premiera z największego z ugrupowania, które ma najwięcej mandatów, od razu ją wskazał. Żeby nie dać PiS-owi czasu na próbę korupcji poszczególnych posłów, polityków i tak dalej. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to według mnie popełnia błąd. Ale my musimy iść do przodu. Zawsze, na razie przynajmniej. Co to znaczy w praktyce w takim razie, że państwo na razie myślę, do że te drzwi są jeszcze otwarte, ale w pewnym momencie te drzwi będą ale musiały być zamknięte. Ale ile one mogą być otwarte? Bo to już było tyle deklaracji, już w zasadzie padają jednoznaczne sformułowania. To Adrian Zandberg ostatnio powiedział, nie ma jednej listy. Myślę, że to, co już jest zdecydowane, to, że Lewica idzie oddzielnie w ramach swojego bloku i to myślę, mam wrażenie, że to już jakby tyle razy zostało powiedziane, że to już chyba tak ma być. Czy jednej listy nie ma? Nie, natomiast dobrze było, żeby na przykład były dwie listy. To byłoby nieoptymalne. Jeśli chodzi o PSL i Polskę 2050, bo też są takie zapowiedzi, to wtedy tworzą się trzy listy de facto. Platforma, Lewica, Polska 2050. Są jakieś rozmowy w tej najgorsze chwili? Najgorsze rozwiązanie jest możliwe, żeby został ktoś na tyle na zewnątrz, żeby było zagrożenie, że nie przekroczy progu 5% i zatonie. Czyli PSL. Na przykład. A czy państwo rozmawiają z połączonym porozumieniem i Agrounią, które mogłyby dołączyć do tej szerokiej koalicji? Nie wiem o takich rozmowach, natomiast nie wykluczam, że są. Nie o wszystkich rozmowach wiem. Ale rozumiem, że nie byłoby to dla państwa problemem, gdyby była partia jednak Jarosława Gowina dołączyła do obecnej koalicji obywatelskiej. Bo w tej chwili to jest Gowin z partia Magdaleny Sroki. Tak natomiast ja myślę, że jednak większym plusem jest to, co robi Agrounia na wsi. Problem polega na tym, że w tej chwili ten elektorat wiejski przez długi czas był zauroczony PiS-em. I ktoś, kto potrafi odzyskać ten elektorat, jest bardzo ważny. A pani zdaniem ma potencjał Agrounia do tego, żeby odzyskać ten elektorat? W dużym stopniu Agrounia oparta jest na liderze tylko. I w tym znaczeniu Agrounia to jest właściwie nazwisko Kołodziejczaka, a nie jednak podmiot, który ma bardzo szerokie struktury czy szeroki potencjał organizacyjny. Ale mimo wszystko jest dla bardzo wielu rolników zapewne wiarygodny. Pani poseł, a czy pani zgodziłaby się z wypowiedzią Bartłomieja Sienkiewicza, że programem nie wygrywa się wyborów? My na wybory 2019 mieliśmy bardzo dobry program, bardzo dobrze opracowany. Tak pani redaktor zapewne pamięta. Natomiast mam wrażenie, że to, co decydowało o różnych rzeczach w wyniku wyborczym, to nie było koniecznie ta książeczka, która była przygotowana. Co nie zmienia faktu, że my naprawdę mamy program w bardzo wielu obszarach i naprawdę trzeba będzie wybrać, co powinno być tymi hasłami przewodnimi. Niewątpliwie tym, co zresztą łączy opozycję, to jest kwestia tej wdowiej emerytury, czyli kwestia rozwiązania
rozwiązania problemu, szczególnie kobiet, które będą miały bida emerytury na skutek obniżenia wieku emerytalnego. Deklaracje związane z projektami społecznymi, że utrzymamy wszystkie projekty społeczne, które są. Ale państwo w ogóle rozmawiają, pani poseł, o tych... W niektórych obszarach tak. Na przykład był w swoim czasie taki wynik paneli obywatelskich dotyczący energetyki, związany z wykluczeniem energetycznym. I tam byli przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych opozycji. I mam wrażenie, że mówiliśmy jednym głosem, że te rozwiązania związane z energetyką, tak naprawdę mamy bardzo spójną wizję. Ale będą państwo chcieli przedstawić jakąś jedną taką deklarację programową albo 10 głównych punktów, bo ja mam czasami takie wrażenie, że państwo z jednej strony mają bardzo dużo takich życzeniowych planów, jeśli chodzi o program, bo rzeczywiście jest sporo do zrobienia, a z drugiej strony, jak mówią państwo o zadłużeniu kraju dzisiaj, to zastanawiam się, jak państwo chcą to wszystko osiągnąć. Czy tak? Na pewno trzeba uporządkować to, co jest związane z budżetem. Natomiast to, co jest deklaracją wszystkich ugrupowań po stronie opozycji, to jest utrzymanie wszystkich tych projektów społecznych, które zostały wprowadzone. Wieku emerytalnego, kwestii związane z 500+, 13, 14 emerytury. Pani jest matematykiem, pani wie, że to jest nieracjonalne ekonomicznie, pani poseł. Racjonalnie jest, ponieważ budżet jakby rośnie. To znaczy, zaznaczmy jedną rzecz. Inflacja sprzyja budżetowi. Dokładnie. Inflacja jest jednym z najsilniejszych niestety podatków, który obciąża nas wszystkich. W związku z tym budżet rośnie, natomiast nie zmienia to faktu, że my chcemy jeszcze się przyjrzeć też racjonalności wydatków. No z całym szacunkiem, jeżeli mówimy o tych projektach typu Villa Plus, takich projektów w każdym ministerstwie, wydatkowania dziwnie pieniędzy publicznych jest mnóstwo. Na pewno nie stać nas jako społeczeństwo na takie projekty jak Ostrołęka, gdzie się wydaje 1,5 miliarda złotych po to, żeby potem to zburzyć. No tak, no ale to są miliardy. Państwo rozważyliby na przykład wprowadzenie progów dochodowych w różnego rodzaju programach społecznych? W tych projektach społecznych, o których mówiłam, nie będziemy zmieniać nic, dlatego że zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Jest coś takiego jak ciągłość państwa i jest coś takiego, co było wielokrotnie nadwyrężane, czyli zaufanie obywateli do państwa. Pani poseł, jeszcze na koniec chciałam panią zapytać, dzisiaj posiedzenie Komisji Regulaminowej. Została pani pozwana przez pana sędziego Piebiaka. Co będzie się dalej działo w tym temacie? Co z pani immunitetem? Dzisiaj oczywiście będzie kwestia decyzji najpierw komisji opiniującej to, a potem na posiedzeniu Sejmu, jak rozumiem, będzie kwestia decyzji w sprawie mojego immunitetu. Ja przypomnę, że pan Piebiak to był ten człowiek, który pracował wtedy w Ministerstwie Sprawiedliwości jako wiceminister, a jednocześnie, jak zeznają współpracownicy jego, ci, którzy byli w tej samej grupie Kasta, czyli na przykład słynna Małami, czy Małemi, tak? czy pan Schmidt, no, rozpoczął grupę Kasta, był jednym z grupy Kasta. A pani byłaby skłonna zrzec się sama immunitetu? Nie jestem zwolennikiem, uważam, że takie działania, jak robią w tej chwili czy pan Piebiak, czy różne podmioty, mają na celu zastraszenie i zamrożenie działań polityków. Ja jestem zwolennikiem, żeby w takiej sytuacji immunitet działał. I powiem więcej. Zwykle, jeżeli chodzi o tego typu wypowiedzi, nie jestem też zwolennikiem usuwania immunitetu politykom Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w pewnym momencie wszyscy możemy wylądować non-stop na sali sądowej, albo będzie efekt mrożący i będziemy się bali zająć sprawami, które są ważne dla państwa. To ja tylko jeszcze przypomnę pani wypowiedź, za którą pan Piebiak chciałby panią, za którą panią pozwał. No więc straszna to kreatura, obrzydliwy człowiek. Wejście jego do KRS co prawda dobrze się wpisuje w tych członków, którzy dotychczas byli, którzy uczynili sobie na przykład z dodatkowych komiski dodatkowe źródło utrzymania, ale jest to obraźliwe dla całego środowiska sędziowskiego. To tylko fragment tej wypowiedzi. Powiem szczerze, od tego czasu kilka osób stwierdziło, że zasadniczo z moimi słowami się absolutnie zgadza. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję pani poseł. A państwu życzę dobrego dnia. Widzimy się jutro.